Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet Patrzę, czy mamy już połączenie z naszym gościem. Tak, mamy, a jest nim pan redaktor Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dziennikarz, podróżnik. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie. No i tak, można powiedzieć, że razem śledziliśmy to, co się działo przez całą noc tutaj w Polsce, przez wieczór wyborczy w Stanach Zjednoczonych. No i co, jakie te pierwsze reakcje po drugiej stronie oceanu w Stanach Zjednoczonych? Z jednej strony to oczywiście euforia i radość, a z drugiej strony płacz i zgrzytanie zębów. Mamy do czynienia z, myślę, jednak historycznym zwycięstwem Donalda Trumpa, a jednocześnie jest to zwycięstwo miażdżące, które Amerykanie określają takim mianem landslide victory. Landslide, czyli moglibyśmy to przetłumaczyć jako pewnego rodzaju obsunięcie się ziemi. Takie na przykład takiego dochodzi w trakcie trzęsień ziemi, bo rzeczywiście no, wcześniejsze przecież dane przekazywane przez różnego rodzaju sondażownie pokazywały, że jest to najbardziej zacięty wyścig wyborczy w historii Stanów Zjednoczonych, że różnice pomiędzy kandydatami są minimalne na poziomie błędu sondażowego dziesiątych części procenta, że nie możemy w związku z tym przewidzieć, kto wygra te wybory. Aczkolwiek warto zauważyć, że pojawiały się takie głosy, że rzeczywiście może dojść do sytuacji, w której Donald Trump wygra taką bardzo dużą przewagą, ponieważ mogło się zdarzyć, że zdobędzie on wszystkie stany wahające się, w każdym zdobędzie powiedzmy, nie wiem, po 0,5% i w ten sposób zapewni sobie właśnie miażdżące zwycięstwo. Natomiast okazało się, że rzeczywiście on jest chyba, już możemy, znaczy jest to prawie pewne, no powiedzmy czekamy jeszcze na pewne ostateczne wyniki, ale że wygrał on prawie, być może we wszystkich, a na pewno prawie we wszystkich stanach wahających się, ale nie różnicami aptekarskimi na poziomie dziesiątych właśnie części procenta, ale on tam wygrał taką bardzo mocną przewagą. Wygrał też w głosowaniu ogólnokrajowym, a zatem zdobył głosów, większość głosów na poziomie całych Stanów Zjednoczonych, co również wydawało się niezwykle trudne do osiągnięcia. I na sam koniec republikanie, myślę, że to warto jeszcze nadmienić, wygrali również wybory do Senatu, bo pamiętajmy, że równolegle z tymi wyborami prezydenckimi wczoraj odbywały się wybory do Senatu, no, uzupełniające tam powiedzmy część, czy Amerykanie brali część senatorów, to jest ta specyfika amerykańskiego wyboru, systemu wyborczego, gdzie wybiera się w określonych cyklach część Izby Wyższej amerykańskiego kongresu. Także mamy przytłaczające zwycięstwo. Tutaj nie ma miejsca na spekulacje, nie ma miejsca na rozważania, czy być może gdzieś nie doszło do jakichś nieprawidłowości wyborczych. Nie ma miejsca na to, żebyśmy czekali jeszcze na ostateczne wyniki. Wszystko jest jasne, skoro mowa o tym oczekiwaniu. O to też rzeczywiście tutaj chociażby, jeżeli chodzi o stan Pensylwania, w którym ja teraz jestem, no od początku pojawiały się takie komentarze, że na wyniki wyborcze z tego stanu przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo to jest trochę bardziej skomplikowany system liczenia głosów, że to jest prawie niemożliwe, żeby już w tę wyborczą noc było wiadomo, kto zostanie zwycięzcą. Te prognozy również okazały się nietrafione. Pensylwania policzyła wystarczającą, bo to nie są jeszcze wszystkie, ale wystarczającą liczbę głosów, żeby można było powiedzieć, że Donald Trump zdobył ten stan, który był stanem absolutnie kluczowym do tego, żeby zapewnić mu zwycięstwo. I to było wiadome już wczoraj w nocy czasu amerykańskiego, około godziny drugiej nad ranem. Takie informacje się pojawiły. Warto też zauważyć, że przecież wczoraj Donald Trump wygłosił już przemówienie, w którym powiedział o swoim zwycięstwie, podziękował swoim współpracownikom. Na scenie pojawił się również jego wiceprezydent, bo tak już możemy powiedzieć, jego wiceprezydent, czyli J.D. Vance. Jednocześnie swoje przemówienie odwołała Kamala Harris. Tak naprawdę te przecieki o tym, że takie będą wyniki tych wyborów, pojawiały się już około godziny 11 wczoraj wieczorem. Już wtedy były takie informacje, że Donald Trump przygotowuje się właśnie do wystąpienia w swojej rezydencji w Mar-a-Lago, gdzie odbywał się oficjalny wieczór
wyborczy jego sztabu oraz partii republikańskiej. Także mamy rzeczywiście bezapelacyjne zwycięstwo Donalda Trumpa. Myślę, że to jest niezwykle ważne. Tutaj nie ma miejsca na to, żeby próbować zastanawiać się, no, że właśnie może gdzieś tutaj zadecydował jakieś absolutnie minimalne głosy. No dobrze, ale jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Wszyscy mówili, że nie ma co w ogóle tych wyborów obserwować w nocy, że rano to my nic nie będziemy wiedzieć, a tu się okazało, że już o godzinie 7:30 czasu polskiego Fox News podało, że Donald Trump będzie tym 47. prezydentem i nie wiadomo, co by się tutaj musiało zdać, żeby się tak nie wydarzyło. Jak on to zrobił? Szanowni Państwo, przede wszystkim myślę, że społeczeństwo amerykańskie jest zmęczone 4 latami rządów demokratów. I to jest podstawowy czynnik. Zauważmy, co zrobili demokraci przez ostatnie 4 lata. A zatem mamy z punktu widzenia wielu zwykłych Amerykanów trudną sytuację gospodarczą, przede wszystkim związaną z inflacją. Mamy potężny kryzys migracyjny. Przypomnijmy, że nielegalnie na terytorium Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach wdarły się przez południową granicę miliony ludzi. Mamy chociażby rosnące wspomnienia inflacji, no to oczywiście inflacja takich artykułów podstawowych, spożywczych, ale też ceny paliwa, rosnące ceny nieruchomości i wynajmu mieszkań, co jest akurat tutaj ta kwestia jest powiązana również z bardzo dużą liczbą nielegalnych imigrantów. Mamy wreszcie, myślę jednak, obawy bardzo wielu, nie tylko takich środowisk konserwatywnych, ale też osób o poglądach centrowych przed szaleństwami ideologii woke, czyli tej ideologii politycznej poprawności, która rzeczywiście w ostatnich latach bardzo w Stanach Zjednoczonych przybrała na sile, a jednak Kamala Harris i Tim Walz, oboje byli postrzegani jako politycy bardzo lewicowi, tacy skrajnie lewicowi, progresywni. Wprawdzie oni w kampanii wyborczej starali się to maskować, ale jednak myślę, że przynajmniej część wyborców miała nie najgorszą pamięć. Pamiętajmy też, że Kamala Harris była wcześniej politykiem tak naprawdę niepopularnym. Ona była często uznawana jako osoba niekompetentna, jako osoba, która nie ma odpowiednich pewnego rodzaju właśnie kompetencji, ale też umiejętności, które pozwalałyby jej pełnić stanowisko wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc o stanowisku prezydenta. Wreszcie mieliśmy ogromne zamieszanie wokół Joe Bidena, kiedy najpierw przecież twierdzono, że nie jest w doskonałym stanie zdrowia, no po prostu tryska energią. Nagle zostaje on podmieniony, no bo okazuje się, że jednak ma problemy zdrowotne związane po prostu z wiekiem. To wyborcy też zapamiętali. A zatem można powiedzieć, że Donald Trump miał chyba jednak ułatwione zadanie. Demokraci nie zaproponowali też Amerykanom żadnej wizji przyszłości ich ojczyzny. Ta kampania Kamali Harris oparta była w dużej mierze na pewnego rodzaju takim, jak mówili komentatorzy, nawet przychylni republikanom, chociażby w CNN, na przychylni, czy może tak możemy się powiedzieć, bardziej przychylni demokratom, że to jest kampania oparta na pozytywnym vibe, na takiej pozytywnej atmosferze. No tylko okazało się, że kiedy spojrzało się trochę głębiej pod otoczkę tej pozytywnej atmosfery, no to tam była pustka. I Amerykanie to też się dostrzegli, a społeczeństwo amerykańskie mierzy się naprawdę z realnymi wyzwaniami. To, tak, zresztą to była właśnie ta kamalomania chyba po tym, gdy została ona nominowana jako nowy kandydat zastępczy, można powiedzieć, kandydat Partii Demokratów. Ale gdybyśmy teraz jeszcze popatrzyli na samego Donalda Trumpa, czy jest to inny Donald Trump od tego, który zwyciężył w 2016 roku? Czy coś się w nim zmieniło, przynajmniej jeżeli chodzi o program? Nie ulega wątpliwości, że to jest jednak już inny polityk. I właśnie tyle użyłem tego słowa, ponieważ przede wszystkim jest to już polityk zawodowy. Jednak on w 2016 roku był do pewnego stopnia naturszczykiem. Był człowiekiem, który przyszedł przede wszystkim z biznesu, który odniósł niespodziewany sukces. No bo w tym cyklu wyborczym, no to sondażownie i analitycy mówili o tym zaciętym wyścigu. Pamiętajmy, że w 2016 roku to w ogóle nie dawał mu szansy. A jednak on wygrał. Także on wszedł przebojem na te polityczne salony, ale jednak musiał trochę tej polityki się uczyć. Oczywiście ten wielki biznes, którym on się zajmował, to też jest do pewnego stopnia działanie polityczne. Tym niemniej jednak, no on Białego Domu się uczył. Teraz po tych 8 latach on jest politykiem niezwykle już doświadczonym. Jednocześnie na pewno myślę, że będzie politykiem bardziej zdecydowanym niż wokół 2016
XVI. Również politykiem o bardziej wyrazistych poglądach, jeżeli chodzi chociażby o kwestie związane z walką z nielegalną imigracją, ale też stosunek do Chin. Myślę, że tutaj niebagatelną rolę będą odgrywały kwestie światopoglądowe. Ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę, że o ile w kontekście konserwatyzmu Donalda Trumpa, no mogą być pewne wątpliwości, biorąc pod uwagę jego wcześniejszą biografię. Tutaj zresztą ja, rozmawiając z konserwatystami amerykańskimi, słyszałem takie zarzuty, że jednak no, Donald Trump jest konserwatystą farbowanym. Natomiast tutaj myślę, że też trzeba spojrzeć na postać jego wiceprezydenta, J.D. Vance'a, człowieka przecież niezwykle, tak naprawdę, jeżeli chodzi o amerykańską politykę młodego, to jest, nie chciałem skłamać, on jest bodajże równo 40-latkiem albo w okolicach 40. Jest człowiekiem prawie dwa razy młodszym od Donalda Trumpa, a jednocześnie jest ideowym konserwatystą. Konserwatystą, którego przekonania mają pewnego rodzaju silną podbudowę intelektualną. To nie jest tylko retoryka, to nie jest tylko przyjęcie pewnej takiej konserwatywnej, prawicowej na potrzeby tych wyborów. Nie. J.D. Vance jest człowiekiem, za którego konserwatyzmem stoi pewnego rodzaju mocna formacja intelektualna, więc ta prezydentura będzie, myślę, też pod tym kątem prezydenturą konserwatywną, ale myślę też, że będzie prezydenturą zdecydowanie ostrzejszą. Też pamiętajmy, że Donald Trump jednak ma świadomość tego, że jego przeciwnicy polityczni w sposób zdecydowany próbowali go pociągnąć do odpowiedzialności karnej. No tu możemy oczywiście powiedzieć, że działała Temida, że działał amerykański wymiar sprawiedliwości, ale jak patrząc po tych postępowaniach i determinacji, z jaką były one prowadzone, no ciężko nie odnieść wrażenia, że jednak nabrać przekonania, że miały one pewnego rodzaju motywację polityczną. Ciężko też nie odnieść wrażenia, że ostatecznie mu to być może pomogło nawet w powtórnym wyborze, ponieważ no jakby Donald Trump był cały czas w świetle reflektorów. Oczywiście, pełna zgoda. Donald Trump jest człowiekiem, który doskonale czuje się w pewnego rodzaju morzu czy w otoczeniu kontrowersji, a jednocześnie on zbudował swój wizerunek człowieka, który walczy ze establishmentem. Walczy z systemem, który chce go zniszczyć, z systemem, który zawładnął amerykańską demokracją, który oplótł państwo, ale też po prostu obywateli siecią różnego rodzaju, często nie do końca jawnych powiązań. I ten system dzisiaj chce zniszczyć Donalda Trumpa, ale skoro jest w stanie niszczyć no, człowieka jednak, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych, to z taką łatwością może zniszczyć zwykłego człowieka. No i tutaj Donald Trump w ten sposób staje się takim pewnego rodzaju bohaterem ludowym, czy ludycznym. Takim, no może się to nazwę trochę żartobliwie, ale pewnego rodzaju takim Janosikiem, prawda? Który walczy z tą pojawiającą się opresją. I on jednak taki właśnie przekaz gdzieś stworzył, odwołując się oczywiście do głęboko zakorzenionego wśród Amerykanów przekonania o konieczności ochrony wolności osobistych, tej krainy, gdzie jednak wolność jest na pierwszym miejscu, bo przecież Amerykanie zbudowali swoje państwo na fundamencie wyrwania się z opresji Imperium Brytyjskiego. I właśnie jeszcze na ten wizerunek, do tego wizerunku Donalda Trumpa doskonale pasowała kampania Harris, Kamali Harris, która przecież tutaj oparła ją między innymi na wsparciu różnego rodzaju celebrytów. Na jej wiecu wyborczym pojawiła się chociażby Beyoncé, wiemy, że wspierali ją również innego rodzaju gwiazdorzy. Taylor Swift. Taylor Swift oczywiście, Leonardo DiCaprio, Bad Bunny, to mniej znany w Polsce taki raper, ale pochodzący z Puerto Rico, więc tutaj słowa Puerto Rico, jak wiemy, na finale kampanii wyborczej miała dosyć ważne znaczenie, no, ale znowu, to byli ludzie z establishmentu, tak? To byli ci sami bogaci, zblazowani, milionerzy, celebryci, oderwani od realiów życia. Wszystko doskonale pasowało do tego wizerunku Kamali Harris, który doprowadzał bardzo wielu Amerykanów, jak się okazało, no istotną większość, po prostu do, przepraszam za kolokwializm, ale do szału, do białej gorączki. Więc oni idąc do urn dali temu upust. Więc to nie jest też tak, że Donald Trump był skazany na wygranie tych wyborów. Nie, Donald Trump nie był skazany, ale to, co zaproponowali demokraci po 4 latach swoich, jednak z punktu widzenia wielu Amerykanów nieudolnych rządów, myślę, że dla tych, którzy zagłosowali na Donalda Trumpa, było pewnego rodzaju ta propozycja Kamali Harris, sposób prowadzenia wyborów, były kropką nad i pogardy dla zwykłego Amerykanina. Najpierw 4 lata nieudolnie rządzicie. Ja mówię teraz tak, myślę o Trumpa, również z którym ja rozmawiałem. 4 lata nieudolnie rządziliście, doprowadziliście do sytuacji, że nie stać mnie, żeby kupić najważniejsze produkty spożywcze, że mam problemy
żeby opłacić rachunki. I co mi proponujecie na sam koniec? Na sam koniec swojej kampanii wyborczej dajecie mi Beyoncé, która wchodzi na scenę i mówi, że na tej scenie występuje nie jako celebrytka, ale jako matka. No nie, no, szanowni państwo, no wiadomo, że Beyoncé w takich sytuacjach celebrytką nie jest przecież, prawda? To jeszcze z Amerykanów, jak... widząc czy słysząc takie słowa, pomyślało sobie, no nie, to jest chyba pewna przesada. Ten amerykański establishment po prostu mną pogardza. Ja takiego establishmentu nie chcę. I nawet jeżeli Donald Trump w wielu aspektach nie pasuje, to ja tym wszystkim cwaniakom, tym celebrytom, tym politykom przytrę nosa. Myślę, że takie myślenie dało Trumpowi to ogromne, przytłaczające zwycięstwo, bo jak mówię, Donald Trump wygrywa bardzo mocną liczbą głosów. Co więcej, republikanie zdobywają Senat i mają w tym momencie pełnię władzy w Stanach Zjednoczonych. No to jeszcze, jak mówiliśmy już, kto popierał kandydaturę, ale też kto głosował na Trumpa, i tutaj takim największą zmianą w porównaniu do poprzednich i jeszcze wcześniejszych wyborów jest to, że zdobył sobie zaufanie Latynosów. Jak to zrobił? Dlaczego tak się stało, że Latynosi stwierdzili, że Donald Trump to będzie nasz kandydat? Latynosi, przede wszystkim pamiętajmy, są, oczywiście nie wszyscy, ale w dużej części, katolikami, którzy są, w związku z tym podzielają jednak bardziej konserwatywne wartości, a zatem taki bardzo progresywny program wyborczy Kamali Harris był dla wielu z nich nieakceptowalny. Ponadto Kamala Harris również w finiszu kampanii wyborczej miała takie stwierdzenia, szczególnie w ciągu jednego z wieców, które były obraźliwe dla osób wierzących, dla chrześcijan, dla katolików. Więc ja myślę, że tutaj te kwestie właśnie związane z pewnego rodzaju światopoglądem miały istotne znaczenie. Ponadto też pamiętajmy, że nie wszyscy, to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest tutaj w Stanach Zjednoczonych Latynosem, to nie chce walczyć z nielegalną imigracją. Nie, no jest wprost przeciwnie. Ja też słyszałem takie opinie, rozmawiając właśnie z Latynosami, Amerykanami, którzy mówili mi, że oni tutaj przyjechali lata temu, bardzo ciężko pracowali, żeby zrealizować swój amerykański sen. Bardzo ciężko pracowali, żeby finalnie otrzymać amerykańskie obywatelstwo. I nagle okazuje się, że teraz ta cała ich praca to właściwie była taka trochę bez sensu, skoro można sobie przekroczyć rzekę Rio Grande, znaje się w Stanach Zjednoczonych, pojechać do Nowego Jorku, jeszcze stan Nowy Jork, no w ogóle zapewni miejsce do mieszkania i wsparcie socjalne i nas stąd nie wyrzuci. No to właściwie po co my się staraliśmy, prawda? Ja takie opinie słyszałem właśnie od Latynosów. I myślę, że to miało jednak też istotne znaczenie, i to jest wielkie zaskoczenie, jeżeli chodzi o te wybory. Można powiedzieć, że Latynosi zagłosowali, kierując się pewnego rodzaju takimi twardymi, racjonalnymi przesłankami, a nie kierując się pewnego rodzaju przynależnością grupową czy etniczną. Na zasadzie, no, Trump nie lubi nielegalnych imigrantów tam z Gwatemali, oto my to nie, to my się będziemy tutaj, prawda, jednoczyć z Gwatemalczykami, będziemy głosować na Kamalę Harris. Nie, okazało się, że dla Latynosów ważne jest to, jak wyglądają realia ekonomiczne, ważne jest również to, jakie wartości wyznaje kandydat, czy przynajmniej deklaruje kandydat, i czy one są spójne z tym ich systemem wartości, bo naprawdę bardzo wielu Latynosów nie jest przekonane, czy progresywne pomysły zmiany, jakby powszechnej zmiany płci, czy dopuszczenia sportowców transpłciowych do wyborów sportowych, czy wreszcie kwestie związane, jak mówię, z takimi atakami na religię chrześcijańską, to nie są rzeczy, z którymi identyfikowałoby się wielu Latynosów, wprost przeciwnie, one są dla nich oburzające. I temu również dali wyraz wczoraj przy urnach wyborczych. No ale też zaskoczeniem, albo może no zmianą po prostu, która ma miejsce, jest to, że zyskał sobie, zwiększyła się ta ilość zwolenników Trumpa, jeśli chodzi o tych najmłodszych wyborców w tej grupie 18-29. Ta grupa znacznie wzrosła w porównaniu do wyborów z 2020 czy z 2016 roku. Tak, no i tutaj myślę, że widzimy pewnego rodzaju też zmianę pokoleniową wynikającą z tego, że po pierwsze wszystkie badania pokazują, że duża część młodych Amerykanów uważa, że ich perspektywy życiowe są gorsze niż ich rodziców. I to jest coś, czego nie obserwowaliśmy w Stanach Zjednoczonych od dekad, w zasadzie od II wojny światowej. Znaczy, wtedy było powszechne przekonanie, że nasze dzieci będą żyły lepiej niż my. I dzieci też uważały, że będziemy żyli lepiej niż nasi rodzice. I w tym cyklu wyborczym to przekonanie zostało złamane. Szereg różnego trudności spowodował, że młodzi ludzie widzą, że będą niestety prawdopodobnie żyli gorzej niż ich rodzice. No, to jest jednak duży szok cywilizacyjny. Więc to jest ta pierwsza kwestia. Druga kwestia, uważam jednak właśnie, że znowu kwestie związane z wartościami. Znaczy, następuje
w szczególności oczywiście wśród młodych mężczyzn, bo tu jeszcze mamy kwestię tej tak zwanej gender gap, czyli przepaści pomiędzy płciami, tak jak głosują kobiety, mężczyzny, ale to też trzeba spojrzeć, jak już trochę kurz opadnie, trzeba by dokładnie, będzie trzeba dokładnie spojrzeć po prostu statystyki, zobaczyć, jak głosowały kobiety, jak głosowali mężczyźni. Natomiast jedno jest pewne, młodzi mężczyźni w szczególności stają się coraz bardziej konserwatywni. To może ostatnie pytanie. Kiedy ta zmiana jest zauważalna. To może ostatnie pytanie. Kiedy możemy się spodziewać już ostatecznych wyników? Tego jeszcze chyba trudno jest powiedzieć. Ja myślę, że one jednak pojawią się dosyć szybko. No, ciągle trwa chociażby liczenie głosów w Arizonie, w Michigan. Chociaż Arizona to raczej pewna dla Trumpa. Zobaczymy, co z Michigan. Jeżeli on wygra Michigan, no to wygra właściwie wszystkie stany wahające się. Także to jeszcze może chwilę zająć. Chociaż ja bym powiedział, że to jest raczej ten tydzień. To może nawet dzisiaj to jeszcze nastąpi. Jak mówię, tutaj nie ma takiego pola do tego, żeby to się ciągnęło, czy spory wokół tych wyborów, żeby ciągnęły się tygodniami. To nie będzie roku 2016, to nie będzie też roku 2000. Pamiętajmy, że wokół 2000 głosy liczono wiele tygodni na Florydzie, bo wtedy Floryda decydowała o tym, kto wygra wybory. Oni się nie mogli doliczyć głosów. No ostatecznie okazało się, że wtedy wygrał George W. Bush, pokonał Al Gore'a. W tym roku nic takiego się nie wydarzy. Także ja mówię, myślę, że to jest ten tydzień. No chyba, że coś się bardzo zatnie, ale to i tak nie zmieni wyników wyborów. A z czego to wynika, że tyle musimy czekać na te 4 w tej chwili stany? Chodzi o to, że każdy stan ma trochę odmienny sposób liczenia głosów. Tam jeszcze do tego dochodzi kwestia liczenia głosów, które były oddane w tak zwanym trybie wczesnego głosowania, czyli przed wczorajszym dniem wyborczym, które mogły być oddawane korespondencyjnie, więc bo jest też kwestia tego, jak się liczy te głosy korespondencyjnie. Na przykład tutaj w Pensylwanii właśnie mówiono, że liczenie głosów będzie długo trwało, ponieważ te głosy korespondencyjne oddane wcześniej zaczęto zliczać dopiero wczoraj. Amerykański system głosowania i też liczenia głosów jest dosyć skomplikowany. On też pewnie, myślę, że Trump jednak będzie próbował zrealizować swoją zapowiedź wyborczą i ten system zmienić w taki sposób, żeby był on zdecydowanie bardziej prosty, przejrzysty, żeby tak naprawdę wyglądał w sposób taki, jak to chociażby wygląda u nas w Polsce, bo to jeszcze może na koniec, naprawdę biorąc pod uwagę to, jakie problemy są w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi właśnie o przejrzystość wyborów, to myślę, że no, proszę mi wybaczyć pewnego rodzaju lekką, żeby złośliwie powiedzieli polską megalomanię, ale myślę, że akurat Amerykanie tego od nas mogliby się uczyć, jak sprawnie zorganizować wybory. No i to powiedział pan Tomasz Grzywaczewski, pisarz, dziennikarz, podróżnik, korespondent Telewizji Republika w Stanach Zjednoczonych. Dziękujemy za rozmowę. Serdecznie dziękuję za uwagę, a ja uciekam właśnie na wizję w Republice. Panie Osińska. Kłaniamy się, dziękujemy.